Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Marek Skalski i jestem redaktorem naczelnym portalu historycznego www.niesamowitahistoria.pl. Spotykamy się po raz kolejny. Jak Państwo wiedzą, od czasu do czasu pozwalam sobie zaprosić na taką rozmowę ciekawego gościa. Rozmawiamy na tematy historyczne, na temat historii Polski, historii najnowszej, również tej starszej. Ale dzisiaj akurat będziemy rozmawiać wyłącznie o historii najnowszej. Moim gościem jest pan dr Paweł Zyzak, autor bardzo głośnej książki kilka lat temu, ale i obecnie również pod tytułem Lech Wałęsa, Idea i Historia. To jest książka, która zrobiła w swoim czasie sporo hałasu i w tej chwili właśnie zupełnie sprawa jest zupełnie świeża. Ukazuje się drugie wydanie tej książki nakładem wydawnictwa Biblioteka Wolności, także już zapraszamy do zakupów. I w związku z tym pozwoliłem sobie pana Pawła zaprosić i zapytać o to, jak wyglądała praca nad tą biografią. Wówczas był pan bardzo młodym człowiekiem, tak? I podjął się pan takiego wyzwania, powiedziałbym, no nie chcę mówić, że z motyką na słońce, ale takiego bardzo ambitnego. Jak wyglądała praca, jak wyglądało zbieranie materiału do tej książki, no, wydanej w 2009 roku, także już 8 lat temu. Dobry panu, dzień dobry państwu. Praca polegała na zbieraniu, opracowywaniu, syntetyzowaniu dostępnych źródeł dotyczących poszczególnych etapów życiorysu Lecha Wałęsy. Korzystałem wówczas z źródeł zarówno tych wywołanych, prawda, tak zwana oral history, oraz źródeł dokumentowych, dostępnych zarówno w Instytucie Pamięci Narodowej, jak i w innych archiwach na terenie całej Polski, także z archiwów prywatnych. Praca była o tyle ciekawa, że była to praca z żywymi świadkami historii i pozwalała na odtworzenie tej mało znanej części życiorysu Lecha Wałęsy, czyli jego dzieciństwa i młodości. Pozwalała na nakreślenie środowiska społecznego i rodzinnego, z którego się wywodził Lech Wałęsa, w którym wyrastał. No i pozwalało odpowiedzieć na szereg różnych pytań. Niektóre z tych pytań wywołały później kontrowersje, a raczej nie pytania, tylko informacje, które uzyskałem na podstawie różnych wywiadów, na przykład kwestia religijności Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa przedstawiał się jako osoba religijna w latach 80., bardzo religijna, prawda, uczęszczająca codziennie do kościoła, przyjmująca komunię świętą. No i jednym z zadań jako biografa było odpowiedzenie, czy rzeczywiście Lech Wałęsa jest osobą religijną, czy był nią wcześniej i czy nie jest to tak, że Lech Wałęsa w pewnym sensie próbuje dostosować swój wizerunek do potrzeb społecznych. Stał się wówczas liderem, stał się przywódcą społecznym, no i musiał uchodzić za osobę wiarygodną dla tego społeczeństwa. No więc badania nad młodością Lecha Wałęsy pokazały, że jednak nie wywodził się z rodziny nadmiernie religijnej. Sam też nie był osobą religijną jeszcze w latach 70. No właśnie, to jest jeden z tych wątków, który wywołał wówczas, no nie boję się powiedzieć, polityczną burzę. To chyba no, mało która praca naukowa, tak? Bo to trzeba powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, że była to jedyna pełna biografia naukowa, tak? Lecha Wałęsy, bo nie mówimy o pracach publicystycznych, dziennikarskich, tego rodzaju opracowaniach, tylko była to rzeczywiście praca naukowa oparta o bogaty zasób źródeł. Wywołała rzeczywiście, no, można powiedzieć, polityczne trzęsienie ziemi. Pamiętam, że głos zabierał wówczas nawet sam premier Donald Tusk. Gromy rzucał Adam Michnik. No właśnie, jak to wówczas pan jako taki młody człowiek, młody początkujący naukowiec odbierał, tak? Czy jak osobiście, tak? Rzeczywiście zdziwiło mnie to przerażenie tym, że można napisać biografię żyjącej wciąż postaci, bardzo ważnej, która na pewno potrzebuje swojej biografii. Tej biografii potrzebuje społeczeństwo. Przecież Lech Wałęsa był osobą ważną w życiu publicznym, był politykiem, poniekąd wciąż nim jest. Jest osobą, która stara się wpływać na bieżące wydarzenia w Polsce, więc jest naturalną rzeczą, że powinny powstawać publikacje na jego temat. No, szok wywołało nie tyle nawet napisanie biografii Wałęsy, ile fakt, że mogą powstać kolejne takie biografie.
No, na dowód czego można wskazać na późniejsze wydarzenia. To znaczy nie ukazała się po mojej biografii naukowej Lecha Wałęsy, kolejna biografia naukowa Lecha Wałęsy, która by uzupełniła ten zasób informacji. Chociaż były takie zapowiedzi, tak? Były takie zapowiedi. Autorytety naukowe się wypowiadały, że trzeba zrobić właśnie... Właściwą. Właściwą, prawdziwą, uzupełnioną, no bo tutaj mamy do czynienia z młodym, początkującym, stawiającym pierwsze kroki człowiekiem, a mimo to rzeczywiście takie prace się nie ukazały. Nie ukazało się. Znaczy, wie pan, za kulisami, gdy się rozmawiało na przykład z Andrzejem Friszkę, miałem kiedyś takie spotkanie po jednym z programów telewizji publicznej, ci panowie przyznawali, że to jest dobra biografia, że oni by napisali jeszcze gorzej na temat Wałęsy, dlatego tego nie chcą robić. Natomiast nie tylko nie powstała biografia Wałęsy, ale nie powstała do dzisiaj biografia Władysława Frasyniuka, Zbigniewa Bujaka, etc., etc. Czyli ten mój przykład no niestety wywołał skutek odwrotny od tego, na którym czy na czym mnie zależało, na tym, że się posypią kolejne rzeczywiście biografie osób z życia publicznego. Nawet dzisiaj obserwuję taką tendencję, że raczej historycy uciekają z całym szacunkiem dla tych badaczy i dla tych badań no, w życiorysy żołnierzy wyklętych, w okres międzywojenny, okres wojny, prawda? A wciąż ta historia najnowsza od lat 60., czyli od na przykład marca 68 roku, w przyszłym roku będziemy obchodzić 50. rocznicę, wciąż są takim okresem dziejów, no, gdzie no, można sobie napytać dużo wiedzy. No właśnie, właśnie. Jak widać, polscy naukowcy, zwłaszcza historycy, boją się kontrowersyjnych tematów. Wychodzą z założenia, że im to nie pomoże w ich karierze naukowej, w skutecznej sprzedaży publikacji, w uzyskaniu wydawcy, który będzie miał takie możliwości. Ja myślę, że to jest po prostu niesłuszna obawa. Ja myślę, że ludzie, którzy jednak napiszą coś sensacyjnego, a będzie się to dało bronić, prawda? Tak jak ta publikacja. Proszę pamiętać, że rodzina Wałęsów wytoczyła proces wydawnictwu Arkana i przegrali ten proces. Tak? Sąd uznał, że jednak no, nie było tam złamania praw człowieka, prawda? To pod adresem Lecha Wałęsy, ani też nie było tam przekłamań. Tak? Ja rzeczywiście dysponowałem wszystkimi materiałami, które mogły potwierdzić słuszność na przykład tych relacji złożonych nieustnie. No przypomnijmy, że to były troszeczkę inne czasy, bo my patrzymy z dzisiejszej perspektywy, gdzie no, pewne fakty zostały w ostatnich latach ujawnione, nie do końca może wygodne dla Lecha Wałęsy i jego otoczenia, natomiast mówimy o roku 2009, gdzie jeszcze te sprawy de facto nie były znane. A mam pytanie, to już będzie ostatnie w zasadzie pytanie. Jaki był, czy pan kiedykolwiek próbował na etapie zbierania materiałów, pisania tej książki, kontaktować się z samym Lechem Wałęsą? Czy to w ogóle dochodziło do takich prób? Doszło do kontaktu? Oczywiście. Starałem się skontaktować z Lechem Wałęsą i prawie mi się udało. A wówczas jeszcze asystentem czy szefem Instytutu Lecha Wałęsy był Piotr Gulczyński. No i złożył mi wówczas bardzo ciekawą propozycję, że oczywiście dostąpię tego zaszczytu rozmowy z Lechem Wałęsą, no ale wskazane byłoby, żebym się podzielił jednak informacjami, a poza tym oni poszukują kogoś, kto napisze właściwą biografię Lecha Wałęsy. Ja wówczas z tej propozycji nie skorzystałem, w związku z tym nie zostałem dopuszczony przed oblicze samego Lecha Wałęsy. Natomiast we wstępie do nowego wydania odniosłem się do tych wydarzeń, o których pan wspomniał, prawda? Pojawieniu się oryginalnych teczek Wałęsy, ale także do debaty, którą Lech Wałęsa zaproponował historykom i badaczom. No i niestety byłem jedyną osobą spośród tych badaczy i historyków, którzy chcieli tej debaty z Lechem Wałęsą po to, żeby się od Lecha Wałęsy czegoś nowego dowiedzieć. Natomiast pojawiły się jakby dwa fronty. Z jednej strony tacy historycy jak pan Majchrzak czy dziennikarze jak pan Drzycimski, którzy stwierdzili z założenia, że nie będą rozmawiać, uczestniczyć w jakimś przedstawieniu medialnym, a z drugiej strony historycy, którzy stwierdzili, no, że już nic więcej się nie dowiemy nic innego nie potrzebujemy się dowiadywać, bo już wszystko wiemy. No czy to stanowisko zweryfikowała pani Kiszczakowa dwa tygodnie później, która przyniosła teczki. Natomiast proszę mi uwierzyć, że od Lecha Wałęsy możemy się bardzo dużo jeszcze dowiedzieć, a była to niesamowicie dogodna okazja dla badacza, bo miała się odbyć na żywo przed kamerami i Lech Wałęsa nawet gdyby nie odpowiedział, byłaby to dla historyka i badacza jakaś informacja. Także absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby rozmawiać z osobami, o których się pisze książki.
No właśnie, i tym apelem skończymy naszą rozmowę. Zapraszam jeszcze raz do zakupu książki, która dosłownie na dniach ukaże się nakładem wydawnictwa Biblioteka Wolności. Przypominam tytuł: Lech Wałęsa, Idea i Historia. Jedyna prawdziwa, pełna, kompletna, naukowa biografia bohatera Solidarności, tak? Tak możemy powiedzieć. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.